Nasz wywiad stanowi część projektu pod tytułem Jestem z UW, program budowy relacji z zagranicznymi absolwentami Uniwersytetu Warszawskiego, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu International Alumni. Program Jestem z UW, Maciej Kwiek, zapraszam, a dziś w programie absolwent matematyki na Uniwersytecie Warszawskim, menedżer IT w przemyśle motoryzacyjnym firma Stellantis, członek zarządu Stowarzyszenia American Friends of the University of Warsaw, pan Andrzej Paprocki. Dzień dobry, panie Andrzeju. Dzień dobry. Rozmawiamy z Detroit, pan Andrzej jest w Detroit w chwili obecnej. Proszę mi powiedzieć, dlaczego matematyka na Uniwersytecie Warszawskim? Właściwie powinienem to sprostować. Moja specjalizacja były komputery. Ja mam tytuł magistra matematyki, ale specjalizacja były komputery. Ja zawsze od młodości się bardzo interesowałem matematyką, chemią, fizyką. Najlepszy byłem w chemii, ale jakoś wylądowałem na matematyce, bo mnie to bardzo interesowało i wcale nie żałuję. W jakich latach pan studiował? Więc ja studiowałem od 1966 roku do 1971. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że jak bardzo trudno było się dostać wtedy na matematykę, jak ja zdawałem egzamin, to było ponad 12 osób na każde miejsce. I na pierwszym roku mieliśmy 350 studentów. To było olbrzymie. Nasze pierwsze zajęcia były w audytorium maksimum, a po pierwszym semestrze zostało tylko 50, także że odpadło 300 osób. A później, no, państwo wiedzą, że był marzec w 68 roku i po marcu też dużo odeszło osób, to może jestem jeden z niewielu, co skończył po 5 latach matematykę z tego roku. Jakie były pana ulubione przedmioty? O, ja bardzo lubiłem topologię i po wybraniu specjalizacji na trzecim roku właściwie komputery były moją pasją i w dalszym ciągu są. A czy pamięta pan tytuł pracy magisterskiej? O tak, tak, to było równanie Laplace'a, szczególne rozwiązanie równania Laplace'a używając rozszczepiające operatory. Więc Laplace to był francuski matematyk, który udowodnił, że to równanie ma rozwiązanie. To było gdzieś ponad 100 lat przed temu, więcej, 200. I to dopiero, aż komputery powstały, to można było znaleźć rozwiązanie. W matematyce bardzo często jest tak, że udowadnia się, że rozwiązanie istnieje i matematycy, zostawiali inżynierom znalezienie rozwiązania. A czy pamięta pan ulubione nazwiska swoich wykładowców? Czy były takie? Czy przypomina pan sobie? Tak, no więc no ja dopiero jak skończyłem matematykę i teraz właśnie zdaję sobie sprawę, że ja byłem na wydziale ze światowymi sławami w dziedzinie matematyki. No więc naszym rektorem był matematyk Stanisław Turski i profesor Rasiowa, ona była naszym dziekanem. Ja wziąłem kilka wykładów z profesorem Mazurem. Ja myślę, że Sikorski, on sława w Number Story i Mostowski. A gdzie się odbywały zajęcia? To był kampus centralny czy gdzieś indziej? Po pierwszym roku dużo zajęć, a szczególnie jak już miałem specjalizację, to zajęcia się odbywały w Pałacu Kultury. I ja od 8 do 12 piętra Uniwersytet Warszawski wynajmował sale wykładowe. I my mieliśmy tam komputer i jak ja pisałem programy, to musiałem tam pójść i
dostawałem czas i wtedy to było w różnych godzinach dnia i nocy. Ja miałem specjalną przepustkę, że mogłem przychodzić do Pałacu Kultury 24 godziny na dzień. I w czasie nawet bardzo ciekawych wydarzeń, jak były... Pałac Kultury ma dużo sekretów i dużo ciekawych korytarzy i połączeń. Także z każdej sali można było się dojść do każdego miejsca w Pałacu Kultury przez tylne schody i ja to mile wspominam, bo szczególnie w nocy, jak czekałem na moje programy, żeby się skończyły, to my czasami tam sobie chodziliśmy i oglądaliśmy. Także że i jeszcze jedna ciekawa rzecz. Ja bardzo lubiałem Pałac Kultury i w dalszym ciągu mnie to przypomina młode lata, więc jak my przyjeżdżamy do Warszawy, to przeważnie zatrzymujemy się w hotelu Marriott i ja zawsze biorę pokój z widokiem na Pałac Kultury, także jak się budzę rano, widzę iglicę i przypomina mi młode lata. Skończył pan studia, jak pan wspominał, w 1971 roku, czyli początek lat 70. A jak się prezentowała pańska droga zawodowa tuż po studiach? Czym pan się zajmował? Pierwsze 3-4 lata pracowałem w Instytucie Maszyn Matematycznych na Krzywickiego w Warszawie. I tam pracowałem nad systemem RIAD, jeździłem do Elwro, do Wrocławia. A w 75 roku ja i z moją żoną i córką przenieśliśmy się do stanu Michigan i tam zacząłem pracować dla Chrysler i przez cały czas do tej pory pracuję w systemie motoryzacyjnym. I miałem szansę pracować bardzo ciekawymi projektami, więc od czasu początku mojej kariery w tym zawodzie był ciągle jakieś połączenia firm, więc moja firma się połączyła najpierw z American Motors, później kupiła Simca and Citroen, później sprzedała to, później się połączyliśmy z Daimler, byliśmy Daimler Chrysler, pracowaliśmy z Mercedesem, jeździliśmy ciągle do Stuttgart tam i z powrotem, mieliśmy, to może ciekawostka dla niektórych, że my mieliśmy, nasz headquarters, dyrekcja była w Auburn Hills, co jest przy Detroit i obok nas jest lotnisko w Pontiac i stamtąd mieliśmy corporate jet, codziennie wieczorem leciał do Stuttgart, a rano wracał ze Stuttgart do Detroit. To był Airbus 319, a później 320, 40 miejsc, pierwsza klasa to i ja czasami leciałem w poniedziałek albo w niedzielę wieczorem przez noc. Tam przyjeżdżałem, wracałem w piątek i to samo Niemcy przyjeżdżali do nas. A później jak to się rozwiązało, to I połączyliśmy się z Fiatem, był Fiat Chrysler, no i to i ten, tam też jest, była duża liczba innych firm to związanych, bo Fiat to jest Maserati, to był Ferrari, to było Lancia, Alfa Romeo, Chrysler to zawsze był Dodge, Ram to są ciężarówki, Mopar to jest olbrzymia firma nasza, gdzie my
sprzedajemy części samochodowe. Także, że w mojej karierze, no i teraz ostatnio my się połączyliśmy z francuską firmą, to jest Peugeot i Citroën. My jesteśmy olbrzymim konglomeratem. W tej chwili jesteśmy mamy biura w 130 krajach. Tak przynajmniej nam mówią, czy jest. To chyba prawie w każdym kraju na świecie. I fabryki mamy w 40 krajach. W Polsce mamy w Bielsko-Białej, w Tychach, jeszcze w kilku miejscach. To są prawdopodobnie Fiata. Mamy duże fabryki w Kanadzie, w Meksyku, no i oczywiście w Europie i w Azji. Także, że w czasie mojej kariery ja sprawowałem różne funkcje, ale byłem większość czasu w IT, Information Technology. Ja właściwie wprowadziłem databases, to są banki danych, to jest właśnie moja specjalizacja od początku i w dalszym ciągu bardzo lubię to robić. Jak po zaczęciu w Chrysler byłem pierwszym członkiem i później menadżerem Database Management Systems i ja introduce, zaprezentowałem albo zainstalowałem wielkie systemy, databases, najpierw IMS, DB2, później MS SQL z Microsoft, Oracle i teraz pracujemy z AWS, Amazon Web Services, Azure, Microsoft Azure, to są cloud applications. Muszę też powiedzieć, zawsze nasze grupy w IT były międzynarodowe. I w dalszym ciągu ja pracuję. Czy dużo Polaków jest w tym koncernie, w którym pan obecnie pracuje? Nie, muszę powiedzieć, że no, są polskiego pochodzenia Amerykanie, ale niestety Polska ma bardzo mały footprint tutaj w Stanach, w mojej dziedzinie. W większości pracy ja mam olbrzymią grupę, nie wiem, czy w Polsce słyszeli o Tata, to jest z Indii i w tej chwili zakładamy ICT India, Stellantis ICT India, to znaczy to jest wydział IT Information Technology. I także my współpracujemy z IBM, Professional Services. Ja mam responsibility za tą organizację. Także inne wielkie firmy międzynarodowe, to CSC, ale najwięcej właściwie to moje kontakty są z firmami związanymi z komputerami i software. IBM, Microsoft, Oracle, SAP. To jest no, niesamowite, co w tej chwili się dzieje z komputerami. Wszystko właściwie co rok, co dwa, to wiedza się podwaja. Nasze samochody. Komputery mają, na kółkach. To komputery na kółkach mają czasami po 10, 15, 17 komputerów i
My pracujemy coraz więcej na autonomous vehicle, samojezdny pojazd, więc proszę sobie wyobrazić komputer albo komputery, które muszą już niedługo zaczną pracować jak nasz mózgi. Jak kierowca jedzie w samochodzie, to musi te wszystkie, musi widzieć znaki drogowe, musi wiedzieć, gdzie jedzie, musi wiedzieć, kiedy zahamować, kiedy przyspieszyć, żeby się trzymać w linii. To jest mind-boggling. Ja przepraszam, że ja używam słów angielskich, ale ja już dłużej jestem tutaj niż w Polsce. A chciałem właśnie pana zapytać bo jest pan pracownikiem tego przemysłu motoryzacyjnego, no bardziej w sieciach komputerowych, no ale jednak w motoryzacji. A pańskim zdaniem przyszłość motoryzacji to są samochody elektryczne czy na wodór? Czy jednak, a może jednak spalinowe? Ja myślę, że elektryczne. Ja myślę, że motoryzacja zaczęła się jako elektryczne samochody. Tylko muszę powiedzieć, że duże firmy olejowe, te konglomeraty amerykańskie, one zdecydowały, że silnik spalinowy to jest lepszy dla biznes. Także ja myślę, że silniki elektryczne to dla samochodu to jest o wiele prostsze rozwiązanie, dlatego że to w mojej opinii, dlatego że nie wiem, czy potrzeba skrzyni biegów, no bo to każdy koło ma swój własny silnik i teraz z komputerami to wszystko można, nareszcie można kontrolować. Chciałbym pana zapytać o pańskie zainteresowania. Jakie ma pan zainteresowania, pasje, co pana w życiu interesuje, oprócz zawodowych zajęć? No więc podróże, teatry. Ja jak byłem młody, to bardzo interesowałem się sportem. Muszę powiedzieć, że jak byłem na studiach, to byłem w reprezentacji judo w AZS-ie, w pływaniu i grałem w koszykówkę. W młodości, później jak się i w strzelaniu sportowym. Jak przenieśliśmy się do Stanów, to już mniej było sportu. Więcej pracy. Więcej pracy, ale zawsze był czas na wakacje, na weekends. A mam pytanie o patriotyzm. Czym jest dla pana patriotyzm? Jak pan to definiuje? Bo pan teraz od wielu lat jest poza granicami, więc na obczyźnie, więc może tym bardziej właśnie jakoś to do pana dotyka. Ja jestem synem powstańca warszawskiego i wyrosłem w patriotyzmie. Mój ojciec zawsze mi opowiadał, jak on był w batalionie Bończa, bronił barykady przy katedrze na Starówce i był bardzo aktywny on wylądował w armii Andersa i wrócił w 1947-1948 roku dopiero, więc on mi opowiadał o tych rzeczach, także że ja miałem to wpojone od dziecka. Ja kocham Polskę i to samo z moją żoną. Ona jest polskiego pochodzenia, ale urodziła się w Londynie i wychowała w Detroit i mieszkała po ślubie ze mną, mieszkaliśmy w Warszawie i moja córa się urodziła w Warszawie. I my zawsze dobrze wspominamy, ja z młodości oczywiście, to wszystko, jak byłem młody, to wszystko było piękne i ładne. I moja żona też bardzo lubiła mieszkać w Warszawie i mieszkaliśmy za żelazną bramą przy Ogrodzie Saskim i to były piękne czasy dla nas, beztroskie i
nie martwiliśmy się o co nam przyszłość przyniesie. No i oczywiście jak przenieśliśmy się, to znaczy moja żona wróciła, ja z nią przenieśliśmy się do Stanów, no to zawsze razem współpracowaliśmy nad... Ja muszę to jeszcze powiedzieć, że moja żona też jest, ona jest psychologiem i w komputerach ma degree in computers. Moja córa skończyła komputery, mój zięć skończył komputery, także mamy cały klan paprockich w komputerach. Córka jest w Boston z jej rodziną i my utrzymujemy polskość. Ja rozmawiamy w domu, moja żona mówi po polsku. A tradycje państwo utrzymują polskie, takie te tradycje roczne, takie świąteczne? No, ze świętami to różnie bywa, bo to są takie olbrzymie odległości dla nas, żeby dojechać do mojej córki, to jest 700 mil, to jest ponad 1000 kilometrów. A samolotem to też jest po prostu, to kiedykolwiek, kiedy możemy, to się widzimy, ale nie widzieliśmy naszej córki i wnuków od ponad roku z powodu tego lockdown, bo nie możemy podróżować. I zanim dostaliśmy szczepionki, to baliśmy się, żeby nie zakazić ich, albo żeby oni nas nie zakazili. Ale do tej pory wszystko jest dobrze. Także my próbujemy utrzymać polskość, udzielamy się w polskich organizacjach. Moja żona była prezydentem American Polish Cultural Center tutaj w Troy, Michigan. Ja byłem też w zarządzie, byliśmy razem w American Polish, ja byłem w American Polish Engineering Association, byłem członkiem, założycielem, też w Unii byliśmy, udzielaliśmy się też w Izbie Handlowej. I moja żona była executive director, ja byłem vice president. Także Polonia w Detroit jest bardzo mała. Nie jest taka duża jak w Chicago albo w Nowym Jorku. Teraz od trzech lat ja jestem na Board of Directors American Friends of University of Warsaw i mieliśmy ostatni raz spotkanie mieliśmy w styczniu 2020 roku, to jest zaraz przed pandemią. Tak, mieliśmy bardzo ładne spotkanie i to było w konsulacie w Nowym Jorku. Tam nas zawsze bardzo ładnie przyjmowali. Też często jesteśmy zapraszani do konsulatu w Chicago, przez ambasadora w Washington DC polskiego i tam są bardzo ładne imprezy i po prostu nasz stwarzamy taki network, połączenie z Polonią, ale matematyków jest dosyć mało. Dziś gościem programu jestem z UW, był absolwent matematyki na Uniwersytecie Warszawskim, menedżer IT w przemyśle motoryzacyjnym w firmie Stellantis, członek zarządu Stowarzyszenia American Friends of the University of Warsaw, pan Andrzej Paprocki. Bardzo dziękuję uprzejmie za rozmowę. Dziękuję, i pozdrawiamy z Polski. Dziękuję za pozdrowienia. Może w przyszłości, niedługo zobaczymy się w Warszawie.
Dziękujemy, do usłyszenia.